takim razie ruszmy dalej w podróż. Z Łukaszem. Słyszałem takie fajne. Nie, rozumiem, że to odpowiedź na tą. Na moją propozycję. Wyrwa. No kontekst. No dobra. Nie, kontekst ważna rzecz, to rzeczywiście. Kontekst to ważna rzecz. Okej. To lecimy dalej. No to teraz właściwie powiedziałbym tak, wszystko co z mojej strony najważniejsze, to już żeście dostali. Na dodatek jeszcze macie w materiałach to, co jak sądzę powinno być dla was główną pomocą, czyli ten schemat całości. Bo jeżeli z tego naszego spotkania wszystkie inne rzeczy jakby zapomnicie, czy gdzieś wam się rozproszą, albo ja będę już przynudzał, to jeżeli zyskacie kontekst do czytania tekstu Łukasza w tych granicach, to już jest przynajmniej to, co zostaje u was, przy was, nie? Dopóki się nie spali i pies nie zje. Ale no to jest jakaś taka wasza szansa. Zaczynamy w takim razie od pierwszej warstwy. Nie będziemy, właśnie dzisiaj, zresztą te materiały już są jakby tego dowodem, nie będziemy szli jakby po kolei dalej, ale przedyskutujemy te teksty warstwowo właśnie po to, żebyście zobaczyli, że te cząstki tekstów, one rzeczywiście są ze sobą w dialogu, one rzeczywiście ze sobą rozmawiają i współbrzmią na określonych poziomach. Popatrzmy sobie w takim razie, jak to działa. Tak? To jest ta sekcja A, przepraszam, sekwencja A, sekwencja A1, tak? Takie moje oznaczenia, nie bójcie się tego. 6, 7 strona. Dzięki. W każdym razie rzecz tym polega, że pokazałem wam na początku, że to są jakby te obszary autorytetu Jezusa, działania Jego władzy w różnych obszarach. No i wtedy powiedziałem, zastrzegłem się, że to takie trochę powierzchniowe podejście. I teraz chciałbym, żebyście zobaczyli, że są tu jakby istotniejsze kwestie, którymi się interesuje Łukasz. Pierwsza para z kolei, przy takim układzie te elementy, mimo że to są teksty zupełnie rozdzielone ze sobą daleko, to jednak te elementy pozostają ze sobą w dialogu, tak? Fragment A1 do fragmentu A2, B1 do B2, C1 do C2. One są ze sobą w dialogu treściowym, tak? I w związku z tym ten pierwszy pokazuje z jednej strony uwolnienie, ale przede wszystkim pokazuje uwolnienie w tym, jakby z tej perspektywy, że pojawia się kwestia, kim jest Jezus. I następuje gra. Z jednej strony dostają podpowiedź ze strony, która jest jakby za kurtyny i mówi, ty jesteś święty Boży, tak? A z drugiej strony ci ludzie, którzy tutaj są jakby świadkami tego zdarzenia, oni sobie dają pytanie, co to za mowa? Mówi i się dzieje, co nie? I proszę zwróćcie uwagę, że czasami my sobie musimy jakby przetworzyć to, co jest napisane literalnie, jaki jest tego sens. Oni pytają, co to za mowa? Ale wierzcie mi, to jest pytanie, kim on jest? Kim on jest, tak? Że może mówić i co się dzieje, tak? I w tym sensie to, co się przytrafiło w tej synagodze, ma swoją parę w tym, co się dzieje na jeziorze. Tak? Jezus zaprasza chłopaków do łódki, mówi, przeprawimy się na drugą stronę. No jest ta burza i tak dalej. Będziemy o tym opowiadać. W każdym razie znowu to, co Jezus tam uczynił, prowokuje tych wszystkich, którzy są, do pytania, kim on jest. Tak? Więc widzimy pewne akty władzy, pewien rozkaz władzy, który okazuje się, nic mu nie stoi na przeszkodzie. Natychmiastowo dzieją się te rzeczy, które Jezus mówi, że mają się stać. Tak? I to jest najdziwniejsze. Z jednej strony dlatego, że to jakby nie wpisuje się w kanony uwalniania, jakie znali Żydzi, a z drugiej strony nie wpisuje się w to, aby jakikolwiek prorok, jakikolwiek pobożny w ten sposób konwersował, nie tylko konwersował, ale w ten sposób jakby zwracał się do sił natury i zostaje natychmiastowo wysłuchany, tak? W następnym kroku widzimy służbę. Widzimy służbę Jezusa i widzimy, że zaczyna się w domu Piotra, w
Kafarnaum, ale zaczyna się jakby rozszerzać. Aż w końcu po drugiej stronie widzimy go na ziemi pogan. Tak? Znowu, prawda teologiczna jest dla Łukasza rzeczą najważniejszą. Chcę pokazać, jaki jest zakres, gdzie sięga Chrystus swoją działalnością, swoją służbą. Tak? Czyli z jednej strony rozpoczyna całą kwestię, kim on jest, potem pokazuje, znowu w kontekście służby, uwalniania, ale jednak pokazuje właśnie, gdzie sięga, gdzie zamierza osiągnąć swoje cele. A w punkcie ostatnim pokazuje, że to wszystko tak naprawdę zmierza do tego, jaka jest twoja odpowiedź na to, co teraz jakby poznałeś o Chrystusie. Dlatego tutaj mamy bohaterów, którzy wprost właśnie są przykładami wiary, tak? Reakcji, odpowiedzi. Przekodowali sobie to, co o Jezusie się dowiedzieli i zamienili to na określoną reakcję w konkretnym momencie, w konkretnej potrzebie. Dobrze, czyli mamy takie właśnie pary, w związku z tym u was trzeba by sobie tam postawić taką, wiesz, linię równoległą, bo akurat tak macie tak, jak to rozłożycie, to przynajmniej dotyczy to tylko tych sekwencji A i A1. Nie dotyczy to tych następnych, także nie próbujcie tego robić z tą następną parą. Dobrze. No to teraz po prostu spróbuję podzielić się z wami paroma uwagami po kolei dotyczące tych poszczególnych tekstów. Kilkoma, no bo przecież studium każdego nie będziemy robić, wówczas byśmy na pewno stąd nie wyszli. Jakieś elementy praktyczne, czy mi się uda wydobyć? Mam nadzieję, ale z tym może być ciężko. Dobra. Zaczynamy. Oczywiście będę nas cały czas atakował tym, że te teksty nie są przypadkowo ułożone, tak? No bo retoryka biblijna, tak? Czyli to, co żeśmy widzieli, że cały tekst jest ułożony w określony sposób, tak? Jego duże części mogą być również jakoś ułożone, to okazuje się, że kiedy spadamy do poszczególnych fragmentów, one też są w jakiś sposób ułożone, tak? Pozwólcie, że wam troszeczkę skomentuję to, co się dzieje w tym fragmencie Łukasz 4:31-37, tak? Zacznijmy może jednak od środka, wybaczcie, tak? Więc moim zdaniem w środku właśnie jest to podpowiedź ze strony Ducha. Wiem, kim Ty jesteś, Święty Boży. Reszta świadków tego zdarzenia w synagodze słucha. Co się dzieje, jakby jeśli rozsuniemy się, czyli 33b i 35a wersety. Tutaj widzimy, ten Duch głośno zawołał: ach, cóż mamy z Tobą, Jezusie Nazareński, przyszedłeś nas zgubić. Natomiast w tej 35a widzimy, że Jezus zgromił go, mówiąc: zamilknij i wyjdź z niego. No, pewne jakby dopowiadanie się. Demon jakby uprzedza to, co go za chwileczkę spotka. Jeżeli zrobimy krok znowu, bardziej rozchodząc się od centrum, to widzimy w 33a, a w synagodze był człowiek opętany przez ducha nieczystego. Czyli stwierdzenie pewnego stanu rzeczy o tym człowieku. 35b, a demon rzucił go na środek i wyszedł z niego, i nie wyrządziwszy mu żadnej szkody. Czyli mamy nowy stan rzeczy, tak? Jest człowiek już bez tego kogoś w sobie. Kiedy się rozsuniemy jeszcze bardziej, widzimy, że mamy obserwatorów, którzy w ogóle od samego początku już sobie zadają pytanie, zdumiewali się, 32 werset, zdumiewali się nad nauką jego, ponieważ przemawiał z mocą. No to teraz mamy jakby całą tą scenę za sobą, już rozumiemy, co to znaczy przemawiać z mocą, ale skutek się nie zmienia, tak? Ci, którzy tam byli, znowu i zdumienie ogarnęło wszystkich i mówili między sobą, cóż to za mowa, że mając władzę i moc, nakazuje duchom nieczystym, a wychodzą, tak? Czyli nie ma żadnej skomplikowanej procedury, tak? Nie ma jakichś tam rzeczywiście złożonych egzorcyzmów, następuje rozkaz, następuje określone działanie odbiorcy rozkazu. I widzimy na samym końcu, mamy takie jakby granice geograficzne, tak? Gdzie Jezus jest, tak? I stąpił do Kafarnaum, miasta galilejskiego, i nauczał w sabaty. I na dole mamy, i rozchodziła się wieść o nim po wszystkich miejscowościach okolicznych, tak? Miejscowościach okolicznej krainy. Tu mamy jakby taka rama okolicznościowa, gdzie Jezus przebywa, czym się zajmuje. Dobrze. Więc Y...
Wydaje mi się, że pierwszoplanowe rzeczy, które tutaj się uwidaczniają, oczywiście akcent już znamy, to coś takiego, że widzimy władzę i dobro. Tak? Łukasz w ogóle się nie zajmuje jakby okolicznościami tego, jak to się dzieje, że ten człowiek opętany był w tej społeczności, czy on tam był długo, czy krótko, czy dawał o sobie jakby znaki ten demon wcześniej. Nic go to w ogóle nie interesuje. Tak? My byśmy sobie zadawali różne te pytania. Jak to jest, że człowiek taki przebywa w takim zgromadzeniu i tak dalej, i tak dalej. No ale Łukasz ma widocznie ciekawsze rzeczy do tego, żeby nam coś opowiedzieć. I to, co możemy powiedzieć, to Jezus działa sam, samorzutnie, w odpowiedzi na określoną sytuację. Widzimy, że jego autorytet jest w pewnym sensie do tego ducha jakby bezwzględny. I skutek tego jest taki, że mimo podpowiedzi ducha, no, ludzie cały czas się przyglądają, tak? Przyglądają się i cały czas pozostają jakby w tym miejscu, kim on jest, tak? Kim on jest, kim jest ten Jezus, który prezentuje taką, a nie inną moc, taki, a nie inny autorytet. Nie mieści się to jakby w ich ramach zajmowania się takimi rzeczami. Ostateczny skutek tego wszystkiego to wzrost sławy Jezusa, jest coraz bardziej znany i dalej prowadzi służbę nauczania. Zwróćcie uwagę, mówiłem, że w tej całej warstwie, tak, tej pierwszej, nie poznajemy Jezusa od strony jakby tego, co uczy. I tylko pojawiają się takie wzmianki. Nauczał ich w sabaty. Tak? I to będzie ileś razy. I zwróćcie uwagę, jak bardzo właśnie autor ukierunkowuje swój przekaz w ramach określonych granic. Kiedy go nauczanie Jezusa nie interesuje, napomyka o tym, ale nic więcej, tak? Nie wchodzi w to. Właśnie po to, żebyśmy nie byli jakby rozproszeni. No, ewidentnie mnie się przynajmniej jakby zapala jakby taka myśl. Władza w jakiś sposób jednak powinna być w służbie dobra, tak? Autorytet powinien być w stanie umieć zareagować na określoną potrzebę. Czy tak jest z nami, czy tak jest dookoła nas, no to jest pytanie. To jest pytanie. Pójdźmy dalej. Kolejna odsłona. Kolejny fragment z tych trzech. On jest taki dość specyficzny. Widzimy tutaj Jezus po wyjściu z synagogi trafia do domu Piotra. Tam się okazuje, że teściowa Piotra jest w gorączce. Ktoś prosi Jezusa o interwencję. Jezus wchodzi tą interwencję i uzdrawia ją. Czytamy, zgromił gorączkę, tak? Czyli znowu ten element właściwie taki, który podkreśla tą władzę, nawet w stosunku do gorączki. A potem widzimy, że cała miejscowość schodzi się do tego domu i przynoszą wszystkich, którzy się źle mają, tak? I rozpoczyna się jakby długa nocka z ludźmi różnego rodzaju obciążonymi chorobami, bądź też takimi, które mają problemy z jakimiś duchami. Wybaczcie takie jedno pytanie właściwie techniczne. Czemu się zaczęli przychodzić do Jezusa dopiero po zachodzie słońca? Bo sabat się skończył. Tak, bo skończył się sabat. Tak? Bo tutaj widzimy tą ciągłość. Przed chwileczką Jezus był właśnie w synagodze. Sabat kończy się z zachodem słońca. Teraz mogą przynieść, przyprowadzić i w jakiś sposób no właśnie skorzystać z tej służby Jezusa.
No, trzeba powiedzieć, że tradycja i jakby ten poszanowanie sabatu jest godne uwagi. I to jest coś ciekawego, tak? Jeśli chodzi o mieszkańców Kafarna. Z drugiej strony trzeba powiedzieć, że nie widzimy tutaj takich bohaterów, którzy przychodzą ze swoimi potrzebami. Tak? Mamy cały ciąg jakby tych, którzy przyprowadzają innych, tak? Albo przedkładają kogoś innego, kto jest w potrzebie. I to jest również bardzo ciekawe i bardzo pozytywne. Widzimy, że Jezus w żaden sposób nie odmawia, wręcz przeciwnie, a On zaś kładł na każdego z nich ręce i uzdrawiał, tak? Wszyscy, którzy mieli u siebie chorych, złożonych różnymi chorobami, przyprowadzali ich do Niego. No i widzimy, że tutaj po prostu no dobrze się wszystko układa, tak? Przy tym wszystkim widzimy, że dochodzi znowu do ujawniania tożsamości Jezusa. O ile wcześniej ten duch pierwszy w synagodze powiedział: jesteś święty Boży, tak? To tutaj zostają jakby dodane kolejne tytuły. Ty jesteś Synem Bożym. A Łukasz nam jakby komentuje, że On jest Chrystusem. Czyli to znowu jakby dla nas, dla czytelników samych tekstów. Nie? Zwróćmy uwagę, że Jezus nie pozwala im mówić, tym duchom, również dlatego, ale z jednej strony nie pozwala, ale widzimy, że On sam ma tą świadomość, kim jest. Tak? Dlaczego nie pozwala? No to jest ciekawe, to jest jakby temat jeszcze innego rodzaju, ale widzimy, że w tej służbie w jakimś sensie nie dostrzegamy tego takiego pędu Jezusa do tego, że zaraz po tej specyficznej, takiej no, spektakularnej de facto służbie czegoś nadzwyczajnego oczekuje w stosunku do siebie, tak? Więc może to być w jakiś sposób troszeczkę próba inny wymiar służby, że On się w jakiś sposób trochę uniża tutaj, tak? Może tak. Chciałbym Wam jednak zwrócić uwagę na jakby nowe nuty w tym fragmencie, które przechodzą, jakby pojawiają się, kiedy z tych wersetów 38 do 40 przechodzimy do 42-43. Otóż, co czytamy w 42 wersecie? A gdy nastał dzień, wyszedł stamtąd i udał się na pustkowie, a tłumy szukały go i doszły aż do niego i zatrzymywały go, by nie odchodził od nich. To jest ciekawe, co nie? Bo jakby to środowisko jednak okazuje się na tyle skosztowało tego, co to znaczy mieć Chrystusa obok siebie, co to znaczy mieć konkretnie może jeszcze teraz jakby w tym momencie Jezusa koło siebie, z tego szczególnego nauczyciela, który potrafi uzdrawiać i uwalniać, że najchętniej by go zatrzymały jakby ile się da, tak? To jest ciekawe, bo coś tu zaczyna być taka nuta trochę mniej smaczna, powiedziałbym, się pojawia. I chciałbym Wam zwrócić uwagę, że to może nie być przypadkowa nuta tutaj zaznaczona. Tak? Jeśli byście sięgnęli do tekstu Łukasza, do 10 rozdziału, 13-15, pozwólcie, że Wam przeczytam. Bo to jest pytanie. Oni mieli szczególne doświadczenie. Jezus tam właściwie wygląda na to, że przez jakby jakiś czas pomieszkiwał, tak, w tym Kafarnaum. No są jakby pierwszymi biorcami tego, co Jezus przynosi ze swoją misją. Tymczasem w którymś momencie Jezus odnosi się do różnych miejscowości, które miały okazję Go gościć i odbierać Jego służbę. Czytam od 13-15. Biada Tobie, Chorozynie, biada Tobie, Betsajdo, bo gdyby w Tyrze i Sydonie działy się te cuda, które u Was się stały, dawno by w worze i popiele siedząc pokutowały. To też lżej będzie Tyrowi i Sydonowi na sądzie, aniżeli Wam.
A ty, Kafarnaum, czy aż do nieba wywyższone będziesz? Nie. Aż do piekła stąpisz. Zwróćcie uwagę, że można skorzystać, tak, z tego, co niesie misja Chrystusa, tak? Można skorzystać, można nawet komuś usłużyć, przyprowadzić kogoś, tak? I kompletnie nie bardzo wejść i zbliżyć się do sedna rzeczy, tak? Zwróćcie uwagę, że główny zarzut tutaj, jaki jest wyartykułowany w tym fragmencie z 10 rozdziału, to jest to, że te doświadczenia nie prowadziły ludzi do pokuty. Tak? Oni jakby doświadczali łaski, ale nie doświadczali zbliżenia do Boga tak, aby w jakiś sposób się przed Nim uniżyć. Ale nie przeszkadzało im zachowywać sabat i jakby bardzo tutaj fajnie funkcjonować w tej sferze, tak? Zwróćcie uwagę, system może iść sobie, a wnętrze i reakcja na to, co robi Bóg, sobie. Więc... Tradycja zobowiązuje. Tak, z jednej strony tradycja zobowiązuje, ale z drugiej strony teraz dostajemy jakby sygnał, co nie? Że łaska też w jakiś sposób ma rodzić zobowiązania, co nie? Gdzieś jest nastawiona na pewną relację. Nie jest po prostu tak puszczona bez sensu, bez celu określonego. Dobrze. To, co bym chciał Wam pokazać, to jest to, że z jednej strony widzimy tutaj jakby służbę, taką rozwijającą się służbę. Zaczyna się od domu, przechodzi przez miasteczko. Tutaj poznajemy, że Jezus w tym obszarze nie ma się w ogóle jakby zamknąć, ale ma iść jeszcze dalej, tak? Muszę i w innych miastach zwiastować dobrą nowinę o Królestwie Bożym, gdyż na to zostałem posłany, tak? I co jest ciekawego, werset 44 mówi: i kazał w synagogach galilejskich. Ale są takie manuskrypty, które tutaj, w tym ostatnim wersecie, mają: i kazał w synagogach judejskich. Jeśli byśmy pomyśleli nad tym, to można powiedzieć tak. No, ciekawy, który wariant jest bliższy Łukasza, co nie? Bo tutaj jest w Galilei, tak? Jeżeli Łukasz chciałby pokazać tą ekspansję służby, to byśmy zobaczyli, że jest dom w Galilei, miasteczko, a następnie jeszcze dalej. Ale trzeba powiedzieć, że no, chyba większość manuskryptów ma coś takiego. W każdym razie zaznaczam Wam, żebyście zobaczyli, że tu jest zaznaczona jakby ta ekspansja służby Jezusa, a po drugiej stronie nagle wyląduje na ziemi pogan, tak? Więc to na przykład, tak. Więc to jest kwestia, za którymi manuskryptami dany tłumacz poszedł. Ale jeżeli się pojawia Judei, to zrozumcie, dlaczego się pojawia Judei, bo potem my Jezusa w sensie jakby takim dodatkowo jasno zaznaczonym w Judei w synagogach nie znajdziemy. Tak? U Łukasza jakby w judejskich synagogach my nie znajdziemy Jezusa chyba ani razu. Nie przypominam sobie teraz, żeby takie coś było. Kodeks aleksandryjski mają Judea, a Textus Receptus, teksty bizantyjskie mają Galileę. To jest, ja tylko Wam sugeruję po prostu, co się tutaj dzieje, tak? Ale dobrze byłoby, żebyśmy sobie nie przesadzili. Dobrze. Ok, no to lecimy dalej. Wpadamy do tekstu, który w ramach tej pierwszej sekwencji jest akcentowany, tak? Czyli mamy scenę, i teraz to jest tekst bardzo szczególny, bo w zależności od konfesji. Różni komentatorzy różne miejsca w tym tekście będą uważali za najważniejsze, co nie? No ja jakoś taki nie mam tutaj specjalnych podwiązań, w związku z tym wybrałem sobie taki, jaki uważam, że się najlepiej komponuje w ramach całego tekstu. Pozwólcie, że skomentuję, dlaczego go widzę jako taki układ koncentryczny, dobra? No więc zaczyna się od tego, może zróbmy tak, znowu zróbmy od środka, będzie nam łatwiej. W środku widzę to, co już Wam objaśniłem, czyli
układ koncentryczny, ale z dwoma elementami, które są w napięciu, tak? Piotr mówi, działaliśmy przez całą noc i nic z tego nie wyszło, ale na twoje słowo zrobię to jeszcze raz, tak? I to jest ten element, w którym daje jakby posłuszeństwo słowu Jezusa, tak? Takie jest zderzenie. Co mamy powyżej i poniżej? W wersecie 4 czytamy, gdy przestał mówić, mówić, w sensie Jezus, kiedy przestał nauczać, rzekł do Szymona, wyjedź na głębię i zarzućcie sieci swoje na połów. W wersecie 6 i 7 czytamy, a gdy to uczynili, tak, czyli jest odpowiedź już w działaniu, zagarnęli wielkie mnóstwo ryb, tak iż się sieci rwały. Skinęli więc na towarzyszy w drugiej łodzi, aby im przyszli z pomocą i przybyli i napełnili obie łodzie, tak iż się zanurzały. Dobrze. Co zrobimy, jak się jeszcze bardziej odsuniemy? Werset 3 u góry. A wszedłszy do jednej z tych łodzi należącej do Szymona, prosił go, aby nieco odjechał od brzegu i usiadłszy, nauczał rzesze ludzi. Tak? Czyli Jezus wchodzi do łodzi z Piotrem i ma wobec niego określone życzenie, prośbę. Na dole w wersecie 8 czytamy, widząc to, ten połów, Szymon Piotr przypadł do kolan Jezusa, mówiąc, odejdź ode mnie, Panie, bo jest człowiek grzeszny. Czyli widzimy jakby przeciwne działania, przeciwnie ukierunkowane. Jezus wchodzi do Piotra, po zdarzeniu Piotr mówi, odejdź ode mnie, tak? Na skutek określonego przeżycia wewnętrznego, tak? Kiedy idziemy znowu dalej, u góry będzie to werset 2. Ujrzał dwie łodzie stojące u brzegu jeziora, ale rybacy wyszedłszy z nich pukali sieci. Czyli mówiąc krótko, właśnie, sprzątają po robocie, która nie przyniosła żadnego rezultatu. Na dole widzimy werset 9 i 10. Albowiem zdumienie ogarnęło jego i wszystkich, którzy z nim byli z powodu połowu ryb, które zagarnęli, także i Jakuba, i Jana, i synów Zebedeusza, którzy byli towarzyszami Szymona. Zwróćcie uwagę, że tutaj jest napisane, ujrzał dwie łodzie stojące u brzegu rybacy. I rybacy. Tutaj już wiemy, kto tam był, tak? Pytanie dla was, kogo tutaj brakuje? Szymona, tutaj mamy, towarzyszami Szymona, tak? Nie, nie, ale chodzi o to, że po prostu jakiego imienia nam brakuje w tym zestawie, tak? No padł Andrzej, co nie? No myślę, że tak. Pytanie, dlaczego brakuje Andrzeja? Gdzieś tam zapamiętajcie sobie to pytanie, może do niego wrócimy. Tak? W każdym razie widzicie Piotra, Jakuba i Jana. Czy ta trójca wam coś mówi? To jest szczególna trójka, która w jakiś sposób wybitnie oglądali przemienienie Jezusa i nie tylko, tak? Najbliżej. Jeżeli byście sięgnęli do akcentowanego fragmentu w tej drugiej sekwencji, tak? Czyli patrzycie teraz na tą prawą stronę, na samym dole, tak? U siebie w materiałach, to na samym dole zobaczycie, kto razem z Jezusem wszedł do domu Jaira. Możecie powiedzieć głośniej? Kto tam wszedł? Trójca. Trójca, tak jest, to nie? Piotr, Jakub i Jan. Tak? Andrzeja tam nie ma. Więc wiemy, że tutaj po prostu musiało być raczej czterech, ale Łukasz od samego początku pokazuje nam, jaka trójka jest tą grupą, którą szczególnie chcę podkreślić, tak? Dobrze, w każdym razie widzimy, że tutaj już ta grupa znowu już nie czyści puste, ale wręcz przeciwnie, jest zajęta tym wielkim połowem. I na krawędziach mamy grę. Z jednej strony u góry widzimy Jezusa, który naucza Słowa Bożego, tak? A reszta słucha. A tutaj Jezus zostaje zaproszony do tego, używając języka obrazowego, tak? Nie bój się, od tej pory łowić będziesz, ludzi łowić będziesz, tak? A wyciągnąwszy łodzie na ląd, opuścili wszystko i poszli za nim.
Tak? W związku z tym taką widzę grę idei, tak? Czyli widzimy, że to wszystko, jeżeli to dobrze jakby poukładałem, zmierza do tego, żeby wyeksponować to, że Piotr jako pierwszy, przynajmniej w ramach tej publicznej służby, odpowiada wiarą. Czy jest w tym jakiś przekaz teologiczny, że to w związku z tym prawdopodobnie potem będzie papieżem? No, nie, nie sądzę. Głupia sprawa, ale nie sądzę. Przepraszam, wybaczcie. Ale, bo zwróćcie uwagę, już Łukasz nam pokazał ileś fragmentów, gdzie gigantów wiary nam ileś razy jakoś tam po prostu zasygnalizował. Więc tutaj widzimy, że to jest pierwszy jakby w ramach tej służby publicznej, który tak reaguje, tak? Odpowiada na Jezusa. Chciałbym jednak, żebyśmy ten fragment troszeczkę poczuli, bo mam wrażenie, że czasami przechodzimy nad nim tak dość schematycznie. W pewnym sensie być może nazywamy wszystko zgodnie z tym, co tu się rzeczywiście dzieje, co się dokonuje oprócz tego, co jest akcentowane, ale czasem dzieją się rzeczy, o których mówiłem na pierwszym wykładzie w Ewangeliach, a mianowicie to, że coś takiego, że tekst zawiera pewną informację, pewne przesłanie, do którego czytelnik musi się troszeczkę bardziej jakby wysilić i bardziej jakby się skupić, co się właściwie tam wydarzyło, aby znaleźć się rzeczywiście w butach właściwych bohatera, czy po prostu odczytać rzeczywiście intencje Jezusa. Chciałbym, żebyśmy weszli troszeczkę w buty Piotra i zaczęli jakby przyglądać się jemu troszeczkę uważnie. Kiedy zostaje poproszony, tak, żeby zarzucić sieci, no to sytuacja mamy tego typu. No przynajmniej niektórzy komentatorzy sugerują, że połowy generalnie w nocy były bardziej efektywne, tak? Podobno, tak? Z drugiej strony, że raczej nie łowiono na głębinach, tak? Czasami jest to taki połów, że po prostu jedni obserwują, czy widać jakiś cień ławicy, inni próbują jakoś tam manewrować sieciami. Przyznaję, że dokładnej techniki, jaka była stosowana w Jeziorze Genezaret, nie znam, tak? Więc nie chciałbym tutaj specjalnie popłynąć za daleko. Ale w jakimś sensie z tego, co tutaj chociażby Piotr mówi, no wygląda na to, że jako rybak, zawodowiec nie wybiera sobie po prostu gorszych metod łowienia, ale raczej takie, które są po prostu efektywne, które mają sens. W związku z tym wydaje się, że to, co Jezus mu oferuje, jest w jakiś sposób takie troszeczkę dziwne. Zwłaszcza propozycja, aby rzucić sieci na głębinę. To troszeczkę jak właśnie lotto, tak? Taki, no, może coś wpadnie, może coś nie wpadnie, tak? Ale teraz jeżeli wejdziemy w głowę Piotra, to musimy sobie spróbować jakby zrekonstruować, co się w tej głowie wydarzyło, kiedy doszedł do wniosku, na słowo Twoje zarzucę sieci, tak? I kiedy czyniąc to, nagle widzi taki skutek, tak? Widzi taki skutek. I teraz chciałbym, żebyście zaczęli zamieniać się w Piotrów, tak? I myślicie teraz. Bo teraz Jezus skonfrontował go z określonym jakby poleceniem. On zdecydował się w to wejść i teraz widzi określone rezultaty. I teraz co się dzieje w jego głowie? Jak on sobie teraz zaczyna opowiadać, co tu się dzieje? Dajcie jakieś propozycje. Coś niezwykłego, co się nie powinno stać. Czy powinno, czy nie powinno, nie wiemy, ale na pewno to, co się dzieje, jest skorelowane z tym, co Jezus powiedział. Czy... Stało się coś nadzwyczajnego. Tak,
to mogłoby być to właśnie. Mhm. Ja by, bo, no bo skoro on by tak nie robił i tak się nie robi, a ryby mają swoje zwyczaje, bo to, naprawdę tak jest, tak. Bo one chodzą spać i tam się chowają i jak łódka wypływa w dzień, to przecież ryba widzi, a wtedy nie były tak zanieczyszczone rzeki, jak teraz. Tak, i uciekają się, chowają, tak. Bo oni mają określoną długość tych sieci. No tak. Wiadomo, że tak. Musiało się zdarzyć coś wbrew naturze. Więc w jakimś sensie wbrew logice tego zawodowca, wbrew jakiś jakby no temu, co by jakby oszacował jako szansę. I chciałbym, żebyście zobaczyli, co... No, Mariusz? Mi się tu tak skojarzyło takie, bo tu jest coś takiego, że najpierw jest... gdzie to było? Poprosił go, żeby trochę odpłynął od lądu, a potem jest wypływ na głębie. Mi się to kojarzy z czymś takim, w psychologii jest takie coś, że... że jeżeli kogoś poprosisz o coś małego, a potem o coś większego, tak. to jest większa szansa po prostu, że on to coś większego spełni, niż jeśli byś od razu poprosił o na dzień dobry o coś większego. Rozumiecie. Tak skojarzyło właśnie. Rozumiecie. Ale musimy powiedzieć tak, że Jezus wchodząc do łódki Piotra, to mamy jakby w jednym ciągu. Prawdopodobnie już się spotkali w synagodze, tak? Zaraz potem Jezus był u Piotra w domu, gdzie uzdrowił teściową, zresztą o co został poproszony. I zaraz potem jakby, chociaż nie wiem w jakim odstępie czasowym, w tym momencie Piotr zostaje poproszony przez Jezusa o przysługę, tak? W każdym razie, okej. O cóż takiego mi chodzi? No, w myśleniu żydowskim było coś takiego, że uważali, że ryby nie mają przywódcy, tak? Że no są takie gadziny, które po prostu no nie mają przywódcy, one się jakoś zachowują, ale... I teraz rzuca pod wpływem słowa Jezusa sieci tam, gdzie rzuca i otóż te sieci no, się napełniają, co jest w jakiś sposób połączone z tą sugestią, którą Jezus poddał, tak? Że po to każe ci rzucić, tak? Zacząłeś z niczym, ja ci proponuję rzuć jeszcze raz, nie? W związku z tym on musi powiedzieć sobie, jak to się stało, że te ryby się w tej sieci znalazły, tak? Bo kontekst mówi mu, że nie mogę tego wytłumaczyć przypadkiem. Zwróćcie uwagę, on nie tłumaczy tego przypadkiem. Piotr nie tłumaczy tego przypadkiem i to, że nie tłumaczy tego przypadkiem, widzimy po tym, jak zmienia się jego zwrot w kierunku Jezusa. Kiedy zostaje poproszony wyjść na głębie i zarzuć swoje sieci, mówi do Jezusa per mistrzu. Tak? Kiedy wyciąga ryby i już jest świadomy tego, co się wydarzyło, mówi: odejdź ode mnie, Panie, bom jest człowiek grzeszny. Tak? Można powiedzieć, a co ma piernik do wiatraka? Tak? Otóż zwróćcie uwagę, co się wydarzyło przed chwileczką, jak wam czytałem o tym Kafarnał, tak? Oni łaski nie przetworzyli na to, że ta łaska ma swojego autora i w związku z tym odpowiedź określona ku temu autorowi jest dobrą odpowiedzią, żeby się w jakiś sposób odnieść do tego autora łaski, tak? Tymczasem Piotr wygląda na to, że coś przetworzył. Zwróćcie uwagę, a co ma łowienie ryb z tym odejść, bo człowiek grzeszny, tak? A co żeśmy czytali o tym, czego Kafarnaum nie zrobiło i parę innych miast? Nie zareagowało pokutą, tak? Gdzieś ta łaska od Boga wewnątrz nas powinna w jakiś sposób pomóc nam zobaczyć, w jakiej jesteśmy kondycji wobec Boga i się do Boga jakby odnieść, korzystając właśnie z tego jego przychylności. Zwróć uwagę, że no, cała sytuacja jest taka dość na pierwszy rzut oka może nam to wszystko jakby przylecić między palcami, tak? Ale zwróćcie uwagę, co dalej mówi Jezus do Piotra. Nie bój się. A czego się ma bać? Że wypadnie z łódki? Czego on się ma bać? Potępienia. Proszę? Nie można zobaczyć Boga i Zwróćmy uwagę.
zwróćmy uwagę, że mamy przynajmniej ileś tekstów w Starym Testamencie, w którym właśnie, kiedy dochodzi do bliskiego spotkania z Bogiem, z Jego przekazem, w jakiś sposób prawie przez Niego podawane, czy to widzimy Abrahama, czy Izaaka, czy Jakuba, czy Hagar, kiedy tam się pojawia w tym momencie anioł Jahwe, tak? To widzimy, że właściwie za każdym razem to się zaczyna nie bój się, tak? Kiedy Gedeon ma spotykanie, Jahwe mówi, no tak, ale generalnie chodzi o to, że jednak on znowu zostaje jakby potraktowany tym nie bój się, bo zwłaszcza Gedeon ma świadomość, że właściwie po tym spotkaniu powinien zginąć, tak? A tam zostaje zapewniony, że nie zginie. Więc dopiero kiedy jakby wejdziemy troszeczkę głębiej w to, co się dzieje w umyśle bohatera, tak, to wreszcie zrozumiemy, co tu się naprawdę dzieje. Tak? Że on w jeden sposób... Zobaczcie, że to, co Chrystus robi, jest zachętą do wiary. Ale ta wiara, jako odpowiedź, jest właśnie drogą do czegoś, aby przeżyć coś więcej, coś głębiej i też zrozumieć coś więcej właśnie chociażby o tym, kto nas do tej wiary zaprasza. Tak? No trzeba powiedzieć jeszcze jedną rzecz, że dla profesjonalisty pierwotny ten propozycja mogła być śmieszna, no nie na miejscu i cała reszta, co nie? Więc to jest to ciekawe. To też niewiarygodne, prawda? Tak. To zmienia stereotypy jakieś, które oni tak. byli ukształtowani. Tak, tak. Więc widać, że czasem trzeba się dobrze zastanowić, że propozycja od Boga może być no, dla nas nieoczekiwana, tak? Dla nas nielogiczna. Dla nas nawet być może tak, w ramach jakichś tych naszych granic kompletnie no, dziwna. Dobrze. W każdym razie widzimy, że odpowiedź na Jezusa przez zaufanie Jego Słowu to jest coś, to jakby pierwszy owoc w tej przestrzeni publicznej, jaki widzimy. Dobrze. To w takim razie przechodzimy na dół, tak, do tej sekcji dolnej i będziemy teraz znowu w tym samym porządku przyglądać się temu tekstowi. Ważne jest, żebyśmy teraz zauważyli, że jak mieliśmy ten nasz, tą całą sekcję F, i mieliśmy ten punkt osiowy, ten przełomowy, to my teraz wpadamy do elementu ostatniego, ten żeśmy omówili, pierwszy. Teraz jesteśmy tutaj, ale to, co tutaj obserwujemy, to już jest za tym punktem takim osiowym spięcia. I trzeba powiedzieć tak, że Łukasz nie stara się upiększać obrazu rzeczywistości. Nie stara się upiększać, nawet jeżeli w pierwszym jakby jego cyklu wypowiedzi wydaje się, że przedstawia nam świat taki w miarę prosty, bo pozytywny, bądź negatywny, ale jednak taki dość prosty, to zaraz w drugiej odsłonie i kolejnych odsłonach zacznie nam pokazywać, że na przykład jeżeli pokazał tych, którzy są B i tych, którzy są fantastyczni, to w następnej odsłonie powie, a może nie wszyscy są B, którzy byli B. A może nie wszyscy, którzy są fantastyczni do końca, tak? Albo zacznie pokazywać to, że i tutaj są różne niuanse, które, jeżeli chcemy być realistycznie jakby myślącymi, to jednak trzeba to po prostu uwzględnić, wziąć to pod uwagę, że jesteśmy dość złożonymi jednostkami, człowiek jest dość złożony, dość w różnorodny sposób uwarunkowany i te uwarunkowania odbijają się również na drodze, jaką idziemy za Bogiem, naśladując Chrystusa. W związku z tym tutaj teraz zobaczymy coś takiego. Bohaterów już znamy. Uczniowie zostają zaproszeni, aby się przeprawić na drugą stronę jeziora do ziemi Gerazyńczyków, czyli do Pogan. I co widzimy? Popatrzcie, wybierzmy się, dotarliśmy, tak? Taka jest rama. W środku mamy takie dwa bloczki. Jeden jest taki ładny,
równoległych, takich dwóch szeregach i widzimy. Odbili do brzegu, a gdy płynęli, zastał. Obudziwszy się, tak? I zerwał się gwałtowny wicher na jeziorze, werset 23b, tutaj 24c, zgromił wiatr, tak? 23c i fale ich zalewały. 24d i wzburzone fale też zostały uciszone, tak? Potem mamy i 23d i byli w niebezpieczeństwie, 24e, a one uspokoiły się i nastała cisza. Koniec niebezpieczeństwa. I tutaj mówi, wtedy przystąpili do niego, kiedy jeszcze to niebezpieczeństwo było, 24a. Mistrzu, giniemy, co nie? No, 25f. I rzekł do nich, gdzież jest wiara wasza, tak? Czyli w pewnym sensie zostają ustawieni w pewnej sytuacji, tak? Skonfrontowani zostają i pojawia się pytanie ostateczne, gdzie jest wiara wasza? Czasami właśnie mam taką sytuację, że jest pytanie literalne jakieś, ale jego sens jest inny. I tak jak było pytanie, cóż to za mowa, która właściwie miała znaczyć, kto to jest, tak? To tutaj wydaje się, że mamy podobną sytuację i to widzimy właśnie przez to, co oni sobie odpowiadają, tak? Gdzie jest wiara wasza? Oni zaś przestraszywszy się, zdumiewali się i mówili jedni do drugich. Któż to jest ten, że nawet wiatrom i wodzie rozkazuje i słuchają go? Czyli znowu mamy sytuację tego typu, że Jezus przekroczył pewne granice i wyobrażenia swoich tym razem uczniów o tym, jaka jest rzeczywiście skala jego autorytetu i jego władzy. Między tymi dwoma rzeczami jest napięcie oczywiście, tak? Czyli to jest takie bardzo mała skala tej takiego bardzo prostego układu koncentrycznego, gdzie między tym a tym jest napięcie. Gdzie jest tu wasza? Gdzie to jest? Ale kto to jest, co nie? Kto to jest? Co jest grane, tak? Więc można by powiedzieć tak. Uczniowie do tego momentu mają za sobą już i osobiste doświadczenie. Na przykład Piotr, który był przed chwileczką omawiany. I, no i wybór apostołów, byli świadkami wskrzeszenia umarłego, oczyszczenia trędowatego. Nie przerabialiśmy tego, ale te rzeczy jakby w tym układzie liniowym, tak, są już rzeczywiście za nimi. Uzdrowienie kogoś jakby na odległość, nawet Jezus tam nie musiał nigdzie iść, tak, w wypadku sługi setnika. No jest cały szereg rzeczy, uzdrowienia w synagodze, z tą ósmą ręką i tak dalej, więc tego wszystkiego już było mnóstwo. I teraz ta już całkiem doświadczona grupa okazuje się, że oni sobie muszą zadać te same pytanie, które zadawali ci pierwsi na samym początku w synagodze. Kim on jest? Czy myślimy, że Łukasz chce się wyżyć na uczniach i apostołach? Tak długo chodzili u Ewangelii Marka, to po prostu jest bardzo ładnie zaznaczone. I nic nie rozumieli, tak? No Łukasz aż takich rzeczy nie robi, ale jednak no ja wam zaproponuję taką jakby próbę spojrzenia na to, tak? Wychowywali się w określonych oczekiwaniach wobec Chrystusa, jako Mesjasza. Tak? Nie da się ukryć, że jednak jego autorytet, głównie polityczno-militarny, to była jedna z takich głównych prób zrozumienia jego misji jako Mesjasza. Oczywiście okazuje się, że ten Mesjasz, który przyszedł realnie, Jezus, no swoim autorytetem sięga dalej, tak? Bo i w świat duchowy, i w świat stworzony. Ale zwróćcie uwagę, Piotrowi nawet nie pomogło to doświadczenie. Właśnie z tym, że przed chwileczką omawialiśmy fragment, kiedy Jezus pokazał mu, że panuje nad naturą. Tak?
No jest to jakaś dla nas lekcja, że być może obserwowanie cudzych doświadczeń, a nawet nasze własne doświadczenia, bez bardzo gruntownego przemyślenia, pogłębienia ich w jakiś sposób, z czasem jakby blekną. W jakiś sposób gdzieś traci się ich energia dla nas. Tutaj przepraszam, to pytanie mi się przypomina odnośnie Andrzeja. W zasadzie tak jak mówi relacja Jana, to Andrzej do Piotra powiedział początkowo, słuchaj, znaleźliśmy Mesjasza. Może właśnie to wskazuje na to, że ta jego początkowa euforia, ta wiara gdzieś tam potem osłabła z czasem. Być może. Tak mi się to teraz nasunęło. Rozumiem. Jest też echo w księdze powtórzonego prawa. Wielokrotnie się powtarza taka fraza. Strzeż się, abyś nie zapomniał. Aha. Tak, euforię przeżyje z Bogiem, minie kawałek, zapomina i już chleba nie ma, wody nie ma, jest mi źle, niedobrze, nie? Także to tak chyba jest naturalne. Ja chciałbym was jakby też może poprowadzić w takim kierunku, tak? Ten tekst jest już jednym z ostatnich w ramach tej całej sekcji, tak? W ramach tej całej sekcji. Tutaj będzie już następna, która będzie właśnie bardzo dedykowana uczniostwu i wezwaniu do uczniostwa. To wezwanie tutaj będzie dość radykalne i w jakimś sensie to zdarzenie jest trochę jakby na progu tego wezwania. Dlatego wydaje się, że przed tym miejscem, przed tą następnym dużą sekcją, Jezus zaprasza ich do tego, żeby jednak gruntowniej przemyśleli, za kogo go mają. Tak? I powiedziałbym, nic tak nie otrzeźwia nas, jak bardzo realne zagrożenie naszego życia. Tak? Możemy mówić o nadziei życia, możemy mówić o tym, że się śmierci nie boimy, ale jak czekamy na zabieg w sali poczekalni w szpitalu, nagle jakiś dygot się pojawia, jakieś takie dziwne, jakby no, w żołądku coś się dzieje. No, właściwie wszystko jest w porządku, przecież jesteśmy spokojni, no i tak dalej, ale tak jakoś się robi zabawniej naszyć, nie? I zwróćcie uwagę, że oni tutaj jesteśmy o tyle w nieszczęśliwej sytuacji, że tekst nam nie mówi, a jak oni się mieli właściwie zachować, tak? Oni reagują, oczywiście panika, tak? Idą do Jezusa i mówią, no mistrzu, giniemy, tak? To jest wyraźne. Ale z drugiej strony Jezus im nie podpowiada, jak mieliby zareagować. Natomiast pyta się, za kogo rzeczywiście mnie macie, tak? W jakim projekcie rzeczywiście uważacie, że bierze się udział? Czy ten projekt jest rzeczywiście rozpisany na tu i teraz tylko? Ja mam wrażenie takie, że w jakiś sposób chcę ich podciągnąć, aby poprzez to, że zobaczą, że jest Panem stworzenia Jezus, tak? Zobaczą w Nim również pośrednio Pana swojego życia i śmierci, tak? Zwłaszcza Pana życia. Bo w tym momencie oczywiście nadal przestaje być jakby to trudno się zachowywać zupełnie bezczynnie w chwili zagrożenia, tak? Nigdy Bóg do czegoś takiego jakby nie zachęcał. Ale możemy zrozumieć, że nasza nadzieja nie zatrzymuje się tu. Jeżeli oni przypadkiem przez jakiś czas znowu wrócili do projektu takiego, że idziemy za Mesjaszem, bo kiedy wejdzie do Jerozolimy, to zrobi porządek, a my staniemy się członkami jego rządu, tak? Jeżeli sięgniecie do rozdziałów poprzedzających wejście do Jerozolimy, to zobaczycie, że tam takie teksty są, że zbliżali się do Jerozolimy i myśleli, niektórzy myśleli, że właśnie się teraz rozpocznie Królestwo Boże, tak? Czyli to myślenie wśród uczniów było takie. I ono do nich cały czas wraca. Oni cały czas to mają gdzieś z tyłu głowy. W związku z tym tutaj jednak Jezus zaczyna im pokazywać, że rozmawiamy o projekcie o innej skali, o innej głębi rzeczywiście, tak? Z drugiej strony zastanawiałem się, czy w jakiś sposób to całe zdarzenie, to, że Jezus pokazuje im właśnie to, że natura słucha Jego rozkazu, nie jest jakimś takim delikatnym, taką aluzją do Psalmu 93. Pozwólcie, że przeczytam, bo to jest raptem 5 wersetów. Pan jest królem.
obległ się w dostojność. Pan obległ się i przepasał mocą, utwierdził okrąg świata tak, że się nie zachwieje. Mocno stoi Twój tron od dawna, Tyś jest od wieczności. Podnoszą rzeki, Panie, podnoszą rzeki swój głos, podnoszą rzeki swe wzburzone fale. Nad szum wielkich wód, nad potężne fale morskie, mocniejszy jest Pan na wysokości. Świadectwa Twoje są godne wiary. Ozdobą domu Twego, Panie, jest świętość po wsze czasy. Jeśli przypadkiem świętość znaczy tu miłosierdzie, to wcale bym się nie zdziwił, że to wszystko by jakoś fajnie by pasowało ze sobą. I teraz jakby powiedziałbym te elementy praktyczne. Zwróć uwagę, test jest zainicjowany przez Pana Jezusa. Po całym przebiegu, mimo że panowie się jakby budzą sami w nowej jakby w rzeczywistości w pewnym sensie, Jezus nie wysiada z łódki, nie słyszą żadnego krytycznego słowa pod swoim adresem. Zwróć uwagę na wyrozumiałość. Jezus ma świadomość, tak, z jakimi uwarunkowaniami musimy się borykać i że idąc za Nim, my stopniowo dorastamy do tego, czego od nas oczekuje. Tak? Zwróć uwagę, że Bóg ma świadomość tego, że wejście na Jego ścieżkę to nie jest taki, powiedziałbym, przeskok, tak, skok poziomów i już zupełnie nowe życie. Nie. Ciągną się za nami ogony różnego rodzaju i jest ważne to, aby umieć sobie z tym radzić, mieć świadomość, że bierzemy udział w pewnym procesie. Temat procesu jeszcze wróci nam. Dobrze. Pozwólcie, że pociągnę jeszcze troszeczkę. Holender chyba właśnie teraz się zbałamuciłem troszeczkę i teraz jakbym troszeczkę przyspieszył. Dobra. No trudno, proszę. Okej, przepraszam. Jest jeszcze. Okej. Co my tu mamy? Okej, to w takim razie może ten fragment potraktujemy nieco szybciej. Sprawa jest tego typu. Jezus dotarł z uczniami do tej ziemi pogan, do Gerazy, tak? I tutaj widzimy, że znowu się sytuacja w pewnym sensie właśnie komplikuje obraz, tak? Bo sytuacja jest taka. Wychodzi na brzeg, zaraz do niego podlatuje osoba opętana przez całą grupę demonów. Okazuje się, że to opętanie było tak mocne i wyzwalało tak dużą energię w tym człowieku, że wszystkie próby okiełznania go nie dawały żadnych rezultatów. Za każdym razem się wyrywał. Właściwie jego życie, symbolicznie można by tak powiedzieć, że przebiegało pośród śmierci, bo mieszkał pośród grobowców. No i wygląda to, że tam, gdzie był, nie miał żadnej nadziei, tak? Podbiega do Jezusa i okazuje się, że Jezus sam jakby inicjuje znowu jego uwolnienie z tego dialogu, który się tam toczy między Jezusem a tymi demonami. No, widzimy, że właśnie tam cały legion ich go posiadł i ponownie pojawia się takie określenie: proszę Cię, nie dręcz mnie, tak? To jest no, trochę ironiczna historia, bo właśnie te demony mają problem, że są dręczone albo też jakby przemawiają przez tego człowieka, a tak naprawdę to one dręczą tego człowieka, tak? I w tej scenie w synagodze wcześniej i tutaj mamy tam samą sytuację, takie jakby logiczny jakby troszeczkę absurd, przynajmniej z ich strony. Ta scena jest pokazana i widzimy, że jakby poznajemy lepiej sytuację tego człowieka. To jest o tyle ważne dla nas, abyśmy lepiej jakby mogli się przypatrzeć temu, jaka będzie reakcja ludzi z okolicznych miast, którzy przyjdą za chwileczkę do Pana Jezusa. Ten tekst jest dość tajemniczy, trzeba powiedzieć. Po tym jakby przedstawieniu sytuacji widzimy, że demony wiedzą, że po prostu nie mają żadnych szans, Jezus chce wyrzucić i nagle proszą Jezusa o coś, tak? I prosiły Go, aby im nie nakazywał odejść w otchłań.
a było tam duże stado świń pasące się na górze. I prosiły go, aby im pozwolił w nie wejść. I pozwolił im. Co to za historia? Co to za historia? No powiem wam tak, no jest parę tekstów, których ja kompletnie nie rozumiem i za każdym razem, kiedy Jezus wysłuchuje demony, Bóg wysłuchuje diabła, tak? Że sobie coś wyprosił szatan i tak dalej, no to są fragmenty, które są dla nas szczególnie tajemnicze, no chyba, że macie jakieś odpowiedzi gotowe. Tak czy siak, można się jakby na ten fragment jakby zastanawiać, czy tu jest jakaś polityka uprawiana, że jakaś gra między Jezusem a tymi demonami. Może usiłują jakiś podstęp, może wiedzą, że te okoliczne ludki po prostu no, są czułe, wrażliwe na stratę, na pieniądze. W związku z tym, kiedy wyślą ich świnie do wody, no to w jakiś sposób odstręczą ich od Jezusa. Może tutaj sobie różne rzeczy komponować, ale tak naprawdę Łukasza to znowu nie interesuje. Widzimy, że ci ludzie, którzy tam mieszkają, ponoszą tą stratę, tak? Te świnie wpadają do tego jeziora i po zabawie. I się utonęło to całe stado. Niemniej, chcę, żebyście zwrócili uwagę teraz, jak reagują ludzie na to, co zostało im jakby przedstawione. Ta cała część jest taka dość prosta, tak? Pasterze poszli, powiadomili o tym, co się stało odnośnie tego człowieka, no i oczywiście podejrzewam, że o tym stadzie świń również. Przychodzą do Jezusa ci ludzie i co widzą? I zastali tego człowieka, z którego demony wyszły, przyodzianego i przy zdrowych zmysłach siedzącego u stóp Jezusa. I zlękli się, a ci, którzy to widzieli, opowiedzieli im, jak został uzdrowiony ten opętany. Zwróćcie uwagę, że następuje powtórzenie na krawędziach, tak? Poszli, opowiedzieli i teraz znowu opowiadają jeszcze raz, tak? Czyli ludzie przychodzą, chcą obejrzeć, widzą, co się stało z tym człowiekiem i w przeciwieństwie do Kafarnaum, tak, zamiast przynieść resztę swoich, reagują lękiem, ale takim lękiem, który powoduje nie chcemy. To jest ciekawe, Łukasz konfrontuje jakby, nam przynajmniej podpowiada, że tym głównym obrazem dla nich jednak nie było płacz nad świniami tutaj, ale to, że w środku widzą tego człowieka przy zdrowych zmysłach wolnego. Nie wiem, mam wrażenie, że mimo wszystko jednak, może to tylko strach przed władzą Jezusa, może. Jednak no, trudno się oprzeć od myślenia takiego, że kiedy w grę wchodzi pieniądz, to wartość wolności człowieka nierzadko odchodzi nam jakby na drugi plan i trzeci, i czy w ogóle znika, tak? Czy to rzeczywiście było z ich strony głównym motorem? Nie widzimy tego jakby tak, no nie jest to takie zupełnie jasne. Ale jest to możliwe. Chciałbym wam zwrócić jeszcze na jedną rzecz, taką związaną właśnie z tym, że Jezus teraz ma tą służbę właśnie na ziemi pogan. Pojawia się tutaj szczególny tytuł w stosunku do Jezusa. Tak? Możecie przeczytać, jakie to jest określenie? Tyle? Tylko tyle u was jest? Nie. A! No zwróć uwagę. Akurat w przypadku pogan, ziemi pogan, to może nie być bez znaczenia, tak? Bo jeżeli mówimy o poganach, to mówimy przeważnie o całym, przeważnie no, albo panteonie, albo jakimś wielobóstwie, tak? No i zawsze jest pytanie o jakąś hierarchię czasami tych bóstw i tak, ich zależności. Tymczasem tutaj znowu głos zza kurtyny, czyli tych demonów,
przedstawia Jezusa jako tego, który jest Synem Boga Najwyższego, tak? W związku z tym, cokolwiek im się jakby mogło wydawać na temat Jezusa, w tym środowisku pogańskim zostaje on przedstawiony w sposób, no, znowu jako ktoś absolutnie unikalny. Nie ktoś pośredni, ale ktoś pierwszorzędny, tak? Dobrze. Mam jeszcze taką jedną rzecz odnośnie tego człowieka uwolnionego. Tu jest znowu rzecz tajemnicza, a może wcale nie tajemnicza, nie wiem czy. W każdym razie zwróćcie uwagę, człowiek jest uwolniony i w sposób naturalny staje się przy Jezusie. Kiedy Jezus zamierza odpłynąć, oczywiście chciałby być dalej z Jezusem. A Jezus mówi nie. Zostań. Podoba wam się to? Czy to jakby współgra z waszym jakby programem uczniostwa? Proszę? No. Ale... Ciekawe jest to, że na początku demony go o coś proszą Jezusa. Aha. I on się zgadza. A tutaj prosi go nawrócony człowiek, i się nie zgadza. Aha. Ale zwróć uwagę, że tutaj jeszcze wcześniej prosili go inni i tu się też zgodził. Powiedzieli mu odejdź, tak. Tu się rzeczywiście nie zgadza, natomiast może trochę przewrotnie, wybaczcie, ale mam wrażenie, że on bardziej ufał temu facetowi niż swoim rodakom, wiecie? No bo gdyby tego poganina przytargał ze sobą na drugą... No wybaczcie, ale nie wiem, czy by mógł go zabrać do synagogi i całej reszty, tak? Nie wiem, jak by zareagowało jego no, rodacy. Żartuję oczywiście, ale być może to nie jest zupełnie głupi trop, tak? Być może to nie jest zupełnie głupi trop, że ten człowiek mógłby się nie bardzo odnaleźć pośród reszty Żydów w tym momencie, co nie? Być może przy Jezusie by się odnalazł. I wygląda na to, że tutaj nie ma problemu. Zwróćcie uwagę, że Jezus tutaj właściwie nic nie mówi. Kiedy mówią odpłyń, nie nalega, nie tłumaczy. Mówi, no ale może jednak, może chociaż spróbujecie. Co nie, 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 nie. To jest, powiedziałbym, bardzo ciekawa lekcja. Dla mnie była ciekawa, że czasem najlepszym rozwiązaniem dla człowieka jest dać mu czas. Nie? Bo wygląda na to, że ten człowiek zostawiony tam, on miał wykonać określoną misję. Być może ten czas, który on tam spędzi, przyniesie coś takiego, że ci ludzie, którzy w tym momencie powiedzieli nie, za jakiś czas może powiedzą tak. I jeszcze jedna rzecz. Na końcu sądzę, znając Łukasza, jego grę słowami, że nieprzypadkowo dokonuje tutaj pewnej roszady. Kiedy mówi temu człowiekowi nie, mówi też Jezus w 39, wróć do domu swojego i rozpowiadaj, jak wielkie rzeczy uczynił ci Bóg. I odszedł, rozpowiadając po całym mieście, jak wielkie rzeczy uczynił mu Jezus. To też ma pewien taki specyficzny wewnętrzny rytm myśli, co nie? Gdzie to, co zrobił Bóg, dopełnia się to, co uczynił mu Jezus. W porządku. I ostatni fragment. Ostatni fragment. Znowu kwestia wiary. Pozwólcie, że skoncentruję się tylko i wyłącznie na... Tak. Które jest? No, jasne. No właśnie. Pozwólcie mi 5 minut, dobrze? Za 5 minut. Ja tutaj przejdziemy wszystko. Scena jest prosta. Zaczyna się od prośby Jaira, że ma umierającą córeczkę. Kończy się właśnie scena jej wskrzeszenia, kiedy się okazało, że nastąpiło opóźnienie i Jezus nie doszedł jakby na czas. Chociaż okazuje się, że u niego również i to było na czas. Tak? Tam prosi o uzdrowienie. Tutaj, kiedy się dowiaduje, że już jest martwa córeczka, Jezus mimo wszystko jego wzywa. Nie bój się, tylko wierz, a będzie uzdrowiona. Ale całość
całość jednak kręci się wokół sceny z kobietą, która ma od wielu lat krwotok i żaden lekarz go nie może uleczyć. I chciałbym, żebyście zwrócili uwagę. Łukasz ułożył tą historię w taki sposób, aby nam coś więcej powiedzieć o samej wierze, o bliskości Jezusa. Tak? Taki prosty układ równoległy, takie są te myśli, tak? Że niewiasta miała krwotok na lekarzy i wydała całe swoje mienie, nikt nie mógł jej uleczyć, podszedłszy z tyłu, tak, do Jezusa. A niewiasta, spostrzegłszy, że nie może się ukryć, tak, podeszła z drżeniem i padłszy przed nim, i tutaj zaczyna się ciąg dalszy. Tak? Czyli jakby pewne działanie zaczyna się od tego, że z tyłu, potem rozumiejąc, że już dłużej z tyłu i być nie może, przechodzi do przodu. Dotknęła kraju jego szaty, opowiada o tym, oznajmiła przed całym ludem, z jakiego powodu się go dotknęła. Tak? Ten dwa razy. Raz jak działała, a potem relacja z tego, co robiła. I natychmiast ustał jej krwotok. Jak natychmiast została uleczona. I w tym momencie sytuacja jest tego typu. Kobieta z krwotokiem, jakby w tej kulturze to temat tego typu, właściwie permanentnie nieczysta. Tak? Czyli jeżeli sobie zadajemy pytanie, czemu nie podejdzie i nie poprosi, no to jest taka sprawa, że jest w tłumie i właściwie kogo dotknęła, to już jest nieczysty. No i teraz jak tutaj się docisnąć do Jezusa? Jak znaleźć dla siebie ratunek? No i więc w związku z tym działa potajemnie, tak? I jest przekonana całkowicie, że jak go tylko dotknie, to on jest w stanie, to jest w stanie ze względu na tego, jak go sobie jakby projektuje w głowie, doznał uleczenia. I teraz w związku z tym, że taki był jej stan i zrobiła to tak, a nie inaczej, no jest w permanentnym jakby takim wewnętrznym udręczeniu, bo teraz jest pytanie, okej, widzę, że jestem uleczona, tak? No i co, odejdę i co? I tego rabiego zostawię nieczystego i całą resztę, tak? Może się tak o tym nie myśleli, ale trzeba sobie jednak na to jakby też spojrzeć i popatrzeć na to, że nagle się okaże, że zyskałam, ale wobec nich w pewnym sensie zawiniłam. Wobec niego zawiniłam. Wobec tego, dzięki któremu przyszła na mnie łaska. I nagle Jezus wychodzi jakby z pomocą dla niej i mówi nie wprost, bo przecież mógłby, tak? Bo przecież mógłby. Mówi, ktoś się mnie dotknął. Zwróćcie uwagę teraz, znowu pojawia się słowo określone o określonym znaczeniu literalnie i teraz pytanie, jaki jest jego sens, tak? Piotr mówi, no ale przecież są tłumy, dotykają cię. Wszyscy się dotykają, tak? No to w takim razie Jezus mówi o czymś innym, kiedy mówi, ktoś się mnie dotknął, tak? A on mówi, dotknął się mnie ktoś, poczułem bowiem, że moc wyszła ze mnie. No w ogóle obraz jest troszeczkę komiczny, bo to taki chodzący akumulator z mocą do uzdrawiania, nie? I tam się można podpiąć, wiecie, normalnie się za to płaci kary, jak się ktoś na lewo podepnie, ale no to jest no trochę komiczna historia, no ale oczywiście rozumiemy, że jednak jest dość poważna. I Jezus mówi, dotknął się mnie ktoś, poczułem bowiem, że moc wyszła ze mnie. Zwróćcie uwagę, to jest piękne, ta kobieta była bardzo inteligentna. Ona po prostu wiedziała, że po prostu no, Jezus do niej mruga, okiem nie patrzy się na nią, ale przecież mruga. Mówi, no zrobiłaś A, powiedz B. No i trzeba powiedzieć, że kobieta jest odważna. Kobieta jest mądra, odważna i wystawia się, mówiąc krótko, na to, co jej zaoferuje, bo Jezus jakby nie ujawnia, jaka będzie jego ocena, tak? On jest wręcz właściwie taki trochę jakby niezadowolony. Co nie? No, ktoś się mnie dotknął, co nie? Co się dzieje? No, poziom mocy, no. I w tym momencie ona przychodzi, padłszy przed nim, tak? Czyli jakby ciąg dalszy tego, jak przepracowała znowu w sobie to, przed kim stoi, co od niego otrzymało, tak? I zaczyna opowiadać. I chciałbym, żebyście zwrócili uwagę właśnie, co mówi w związku z tym wszystkim Jezus do niej, tak? Ona mogła czuć się jakby nieswojo, mogła czuć, że zasłużyła na naganę, mogła czuć, że właśnie poważny rabbi powie, no i co? I co ja mam teraz zrobić? Znowu jakiś tam tydzień po prostu czyszczenia, co nie? On mówi, córko,
teraz pokazuje, co rozumiał przez dotyk. Idź w pokoju. Tak? Czyli w ten sposób Łukasz nam opowiedział, co rozumie przez bycie blisko Jezusa. Tak? Jaka jest droga do bycia szczególnie blisko Jezusa? Co to znaczy być w pewnym sensie dotykać Go? Tak? I zwróćcie uwagę, że to pragnienie dotknięcia się, tak, jest związane z określoną odpowiedzią po drugiej stronie. Tak? Jezus wygląda na to, że po prostu tego oczekuje. To nie spotyka się z niczym negatywnym, wręcz przeciwnie. Idź w pokoju, tak? Córko, jeśli w pokoju, to być może jest tam w tym jakiś taki element, wszystko jest załatwione, tak? W następnym fragmencie, który będzie gdzieś indziej, będzie kwestia tego, czy można być uzdrowionym, a wcześniej nieoczyszczonym z grzechów. Ale tutaj ona słyszy niezależnie od wszystkiego, tak? Zwróćcie uwagę, że Jezus nie mówi, złamałaś prawo, tak? Zachowałaś się nie fair. Widzisz, i zostawiasz tutaj teraz cały tłum taki nieczysty, co nie? Bo Jezus się tym w ogóle nie zajmuje. Tak? Bo z punktu widzenia prawa, no teraz się wszyscy zastanawiają, czy ja ją dotknąłem? Kurczę, prawda. Jak się chwilkę nad tym zastanowicie, to tam mogło być na różne sposoby ciekawie. Jezusa to nie interesuje. Akt miłosierdzia, akt pokoju wobec niej jest dla niego absolutnie pierwszorzędny. Dobrze, zostawmy to. Niech tyle nam wystarczy, robimy przerwę, bo jeszcze myślałem, że gdzieś dojdziemy. No, 5 minut, jeszcze za dłużej nie.